czarny półgolf, dżinsy z tym wystąpieniem. Czy masz jakiś pomysł, jaką osobę łączą te trzy elementy, cechy charakterystyczne? Jasne, że tak. Jestem pewna, że każdy z Was wpadł na pomysł, że dzisiaj będziemy mówić o Steve'ie Jobsie. To znaczy będziemy mówić o książce, która opowiada o nim, a raczej o sztuce prezentacji, jakiej on jest mistrzem. Witam Cię serdecznie w kolejnym Czytelniczym Czwartku. Jest to seria na moim kanale, w której prezentuję książki warte przeczytania z nauczycielskiego, rodzicielskiego i uczniowskiego punktu widzenia. I dzisiaj właśnie o takiej książce mówić będziemy. Carmine Gallo napisał książkę w roku 2011, tu mam akurat wydanie drugie poprawione z 2018, w której bardzo technicznie opowiada o tym, w jaki sposób Steve Jobs porywał tłumy na swoich wystąpieniach. Bardzo dużo biograficznych elementów tutaj możemy się dowiedzieć na temat Jobsa, ale tylko takich związanych z pracą. W zasadzie o jego życiu prywatnym tutaj nie dowiadujemy się niczego. Nawet we wstępie jest informacja o tym, że no, nie jest ono zbyt chlubne, ale tym się zajmować nie będziemy. Patrzymy na niego jak na mistrza prezentacji, mistrza sprzedaży i o tym też dzisiaj mówić będziemy. Książka pokazuje techniczne sekrety najlepszej prezentacji, jaką możemy w ogóle przygotować, czyli takiej Jobsowej. Trzy najważniejsze elementy takiej prezentacji to stworzenie narracji, czyli tego bardzo słynnego teraz storytellingu, czyli po prostu opowiadania historii. Po drugie, wytłumaczenia, o co chodzi, po co my to w ogóle mówimy, jaki jest tego cel i zapakowanie tego wszystkiego w jakąś niekonwencjonalną całość, w coś, co zaskoczy publiczność. Kolejnym takim bardzo ważnym wnioskiem wypływającym z książki i z w ogóle myślenia Jobsowskiego o prezentacji to jest myślenie trójkowe. To znaczy w każdej prezentacji starał się on, każdą prezentację starał się podzielić na trzy części, ale nie tylko na wstęp, rozwinięcie, zakończenie, ale też jeżeli opowiadał coś o produkcie, jeżeli wymieniał jego cechy, zawsze to były trzy cechy, ewentualnie cztery, nie więcej. Oczywiście on jest tutaj znawcą i mógłby opowiedzieć znacznie więcej, ale ograniczał się do tego, minimalistycznie do tego podchodził, wiedząc, jak jest skonstruowany ludzki mózg i jak odbiorca będzie zapamiętywał treści, czy w ogóle będzie zapamiętywał, a raczej, że więcej ich nie zapamięta. Dlaczego tak długo rozwodzę się nad tą uwagą jedną? Dlatego, że z takiego naszego nauczycielskiego punktu widzenia jest to ogromnie ważne. Pewnie Wy też macie taką tendencję jak ja do tego, żeby w minimalnym czasie maksymalnie dużo treści włożyć i to jest jeden z podstawowych błędów. Również z tym wiąże się fakt, aby oswoić się z ciszą. I tutaj mamy także bardzo dużo takich pomysłów na to, jak sobie z tym radzić. Dla mnie ta książka jest o tyle ważna, że w zasadzie tutaj wszystko jest jeszcze raz jakby przedstawione. To, czego uczę się na spotkaniach klubu Toastmasters, czyli takich spotkaniach, na których ludzie się uczą mówić w taki sposób, aby zostać zrozumianym, takim, aby się wypowiadać pewnie na scenie. Również w tej książce mamy pokazane, że Jobsowi się zdarzały takie prezentacje, które nie były idealne, ale on na to idealnie reagował. To znaczy bardzo zimno, chłodno, spokojnie, nie rozdrabniał się nad tymi błędami, ale przechodził do meritum, do tego, co jest najważniejsze. Kolejna ważna myśl, jaka pojawia się w książce, jest taka, że należy prezentację przygotowywać na zasadzie problemu i rozwiązania. To znaczy, w zasadzie nikogo nie interesuje to, jaki my mamy produkt do przedstawienia. Tak jak naszych uczniów zupełnie nie interesuje to, że ja teraz na przykład będę ich uczyć, nie wiem, orzeczenia i albo jakieś słowniki synonimów będę im przedstawiać. To jest średnio interesujące albo w ogóle nie. Raczej chodzi o to, jaki problem dany produkt czy dana idea rozwiązuje i co nam to konkretnie w życiu da. Na przykład taki słownik synonimów. Moglibyśmy rozpocząć taką lekcję od tego, że przypomnimy naszym uczniom, jak trudno jest im znaleźć synonimy do słów, które bardzo często używają i powtarzają się w wypracowaniach. To jest w zasadzie
taka bolączka każdego ucznia, niezależnie od tego, czy ma taką smykałkę do pisania, czy nie, to jest nawet bolączka polonistów, bo bardzo często używamy takich swoich ulubionych, wytartych frazesów. I wtedy właśnie z pomocą przychodzi produkt, ale nie prezentujemy go zbyt szybko, tylko pozwalamy przeżyć odbiorcy ten ból związany z brakiem. Z tym, że jest taki problem, a my nie wiemy, jak go rozwiązać. A ten, kto prowadzi prezentację, przynosi rozwiązanie pięknie zapakowane i odbiorca jest przygotowany na to, że wszystko, co pokaże Jobs, ja bardzo będę chciała mieć. Bardzo praktyczna książka. Dlaczego? Dlatego, że nawet tutaj znajduje się, kochani, taka tabela, w której jest opisane, co Jobs mówi i co pokazuje się na slajdach. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że był taki czas, także w szkolnej edukacji, kiedy zachłysnęliśmy się prezentacjami. Ja byłam do tego zawsze sceptycznie nastawiona, aczkolwiek nie z tego mądrego względu, o którym teraz powiem, ale z tego, że ja zawsze taka atechniczna byłam, co zresztą pozostało mi nadal. Chodzi o to, że slajdy nie są po to, aby po prostu je odczytywać. Wiemy dobrze, jak się denerwujemy my, nauczyciele, kiedy przychodzi jakaś pani ze szkolenia, przyjeżdża sobie do szkoły, my musimy zostać po godzinach, a ona po prostu nam pięknie odczytuje slajdy, a my to też doskonale robić potrafimy. I wtedy po prostu ciśnienie 500. Tak samo w naszych uczniach się to dzieje, bo oni też potrafią przeczytać sobie podręczniki, slajdy, czy wszystko inne, co się znajduje na YouTubach, Google'ach i tak dalej. Dlatego to ma być tylko taka wartość dodana. Obraz albo bardzo niewielka ilość słów, wtedy, kiedy się pojawiają nowe słowa. Na przykład, słuchajcie, tutaj mamy taką analizę drogi od smartfona do iPhone'a. To znaczy, oczywiście Jobs pamięta o tych wszystkich elementach w każdym swoim wystąpieniu, że ma być włożone w narrację, czyli nie prezentuje od razu, buch, wow, produktu, z którym teraz wystąpi, czyli iPhone'a, tylko pokazuje drogę. To znaczy, najpierw był smartfon, pojawiły się pewne problemy z jego tam wykorzystywaniem, z tym, że coś tam nie grało po drodze i teraz iPhone rozwiąże te problemy. I w momencie, kiedy on opowiada o jednym czy o drugim produkcie, po prostu te zdjęcia tych iPhone'a czy smartfona pojawiają się na prezentacji. I tyle. Bądź jakieś konkretne elementy, na przykład rysik, czy nie wiem, tam jeszcze były jakieś maile i tak dalej, ale to wszystko jest związane z prezentacją, z tym, o czym on opowiada. Dlatego, że opowiadanie, snucie opowieści tutaj jest numerem jeden. Jego kontakt z publicznością, charyzma, którą wokół siebie tworzy i ta relacja z odbiorcą. Natomiast to, co się dzieje na slajdach, jest dodatkiem. Ale uwaga! Taka pierwsza część książki jest poświęcona bardzo temu, aby pokazać, że Jobs wykonuje koronkową robotę. To znaczy, on każdy slajd analizuje, myśli nad wszystkim i tutaj nie ma przypadków. W tej sekundzie się pojawiło zdjęcie smartfona, to znaczy, że ono się miało pojawić dosłownie z tej sekundzie, ani później, ani wcześniej. Tutaj się miał pojawić rysik, tutaj miał zgasnąć, tak to miało wyglądać. Dlatego, że tutaj wszystko jest po prostu taką bardzo precyzyjną robotą. On też bardzo psychologicznie do tego podchodzi. Bardzo dużo czasu zajęło mu też analizowanie tego, w jaki sposób mózg odbiorcy, który nie jest fachowcem w tej dziedzinie, przyswaja taką wiedzę, jaką on chce pokazać. Dlatego, że oglądając wystąpienia Jobsa, mamy wrażenie, że one są takie płynne i tak pięknie są przedstawiane, jak na przykład jazda figurowa na lodzie, że jemu to tak lekko przychodzi, ale mamy świadomość tego, że on mówi o rzeczach, o których my bladego pojęcia nie mamy. Chociaż mówi językiem bardzo prostym, po to, aby nam to ułatwić. I cały czas tutaj jest taka praca intensywna, aby pokazać to w jak najbardziej prosty sposób. Nie epatować słownictwem, którym po prostu potrafimy i którego się tam nałykaliśmy na studiach, tylko zrobić to w tak prosty sposób, żeby każdy uwierzył w to, że to, o czym mówimy, jest mu po prostu do życia potrzebne i że rozwiąże jego problemy.
Na koniec chciałabym Wam przeczytać taki fragmencik pokazujący wrażenie, przedstawiający wrażenie pierwszego spotkania z Jobsem, z szefem Apple'a. Jobs bardzo często zwraca się do Ciebie po imieniu. Patrzy Ci w oczy laserowym wzrokiem. Ma hipnotyzujące oczy gwiazdora filmowego. Ale tak naprawdę urzeka Cię sposób jego mówienia. W rytmie jego słów jest coś nietypowego, a niewiarygodny entuzjazm, jakim pała do każdego tematu, po prostu Cię uzależnia. Dużo technicznych wskazówek do tego, w jaki sposób stać się charyzmatycznym mówcą, zarażać tłumy, ale nie tylko tłumy. Ponieważ każdy z nas w życiu ma tak, że idzie z kimś albo ktoś za nim idzie, czy jest tych ludzi dużo, czy niewiele, nie ma to może większego znaczenia. Ważne jest to, abyśmy byli wiarygodni w tym, co robili, w tym, co robimy i abyśmy stali się profesjonalistami i mistrzami w tym, aby sprzedawać te nasze idee jako nauczyciele, jako rodzice, a kiedyś uczniowie, którzy będą zasiadali w jakichś ważnych miejscach i będą decydowali o losach, często też i naszych, po to, aby to robili we właściwy sposób, taki, w którym będą umieli uwieść także i nas. Do zobaczenia za tydzień.